Aleje Waszyngtona, Grenadierów, Warszawa, Moherowa. Nie ma ludzi prawosławnych, nie ma świadków Jehowy. I tam przy uniwersalnie śpiewa taki typ nieciekawy, który sam pewnie nie lubi to, co robi, tego, co robi. Nie lubi, no bo on śpiewa dla grosza, nie ma sztuki, nie ma artyzmu. A w Londynie, to wiecie Państwo, jak ktoś popełni jakieś przestępstwo, a jak jest artystą, jak Madonna, ale niekoniecznie jak Madonna, jest artystą, to mu się wszystkie grzechy daruje. A tutaj u żebraków w Polsce to jest niemożliwe. Warszawa jest taką wielką żebracznicą. Ludzie nie lubią tego, co robią. Na przykład wiecie, od Londynu już dawno odwykło od książąt, od Anglii, od Anglo-Ameryki Białystok. Jak idzie ze mną, to jak na ścięcie łba. Niezadowolony, wczoraj deszcz padał, niezadowolony, stracił mieszkanie, stracił wszystko, no ale jest tym największym twitterowcem, ja troszeczkę mu tak pomagam, niech troszeczkę pośpi, bo on na hamaku pod CSW tak lubił spać, wiecie Państwo, ale no rzeczywiście w Polsce tutaj jest tak, że ludzie są cierpiętnikami jeszcze średniowiecznymi, bo tu jest stara katolicka, moherowa Warszawa i klasztor 666 lat, który ma na Piwnej 5, a Warszawa jest żebracznicą wielką. Metro ma 6 lat, Pałac Kultury Stalina i Lenina ma 60 lat, to metro nowe to ma, wiecie Państwo, jeden rok, no ale żeby klasztor miał 666, jak tutaj jest ten papież i cały ten system moherowy, system diabli, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, no teraz to jeden to nowszy puścili, ale wiecie Państwo, chodzi o papieża, chodzi o ostrogramstwo maksymalne. W systemie moherowym co? To? No. Ile? I za co? Jak wejdziesz tam na mszę, to już tymi ślipiami już wodzą po tobie moherowi za plecami Jezusa, którzy doprowadzili do śmierci go, do śmierci Syna Bożego. Najpierw były Żydki, prawda? Potem przerzuciłam je, jak na tym krześle widzimy, po prawej stronie mamy już ich, a lewokatolicy są po lewej stronie. Lewokatolicy to system rzymski, system papieski i właściwie im też tam nie zależy na smacznym przedstawieniu prawdy, czy jakimkolwiek nawet przedstawieniu prawdy, bo nie czytają Pisma Świętego, nie znają Biblii. Nowy Testament czy Stary Testament, czyli według nich, wyrzucają do śmietnika Świadków Jehowy, opluwają kamieniami tu na polskich wioskach, obrzucają, poobrzucają Świadków Jehowy. I ci, którzy to Świadkowie Jehowy już mówią, będą was prześladować, będą myśleli, że pełnią świętą służbę Bożą. Niestety, służbę diablom pełnią, dlatego to są typy drugiej klasy, drugiej kategorii, służby diabła. Dlatego też Mareczkowi nie chodziło o to, czy on jest w domu, tylko to jak mówi, że do pierwszej czekał, że chciał się wybić do pierwszej klasy, do pierwszej grupy, a jest, należy do drugiej grupy. No nawet na święta raz poleciał tutaj, pobiegł na plac Strzembeka, drzwi były zamknięte. Ja mówię, już jesteś taki moherowy drugiej, trzeciej grupy, bo nawet nie wiesz, o której masz mszę katolickie. Także chodzi tu o mszę, chodzi tu o ministrantów i chodzi tu o parafię rzymsko-łacińską, rzymsko-katolicką kaszlącą. Także oni kaszlą, pochrumkują, pobrechują, często mówią co? Świadków Jehowy strasznie nienawidzą. Prawosławnych też nienawidzą, bo i ruskich nienawidzą. Gdy Warszawa jest pomiędzy wschodem i zachodem, takim jak to mówią, kopciuchem wielkim, który najwięcej żebraczo dostał od Unii Europejskiej pieniędzy. Państwo zobaczą, ten Dumieniec. 13 milionów. Tutaj Wiesio Przybyłowicz ma 529 zł. Jak mi się pochwalił w tej starej wieży, stary tramwaj, stary papier, to dostaje 529, a tamten milion. A nie wiadomo, czy nie więcej. Także proszę Państwa, w Londynie to takim przestępcom to by darowali wszystko, puściliby z więzienia. Dlaczego? Dlatego, że w Londynie są artyści. W Londynie robi się wszystko ze smakiem. A tutaj to wiecie Państwo, jak taki dziad się pod kościołem modli i te różańce oni klepią, różańce oni trzepią, to przecież to jest nieładne, to jest niesmaczne. A ta Matka Boska z pióropuszami to wygląda jak jakaś Indianka. Niedawno widziałam taką grubą kobietę porywczą, pewnie Indiankę, która mogła nieść tacak w torebce, siekierę czy coś.
bo raz jak z woli nocnym wracałam, no to w murzyn z siekierą przyleciał w ramach pomsty. Gdzieś podbiegł szybko i policja przyjechała, potem rewidowali jednego murzyna i drugiego chyba na przystanku. To jaki to był nocny? 603 jakiś taki. Z woli. To kiedyś, też z 9 lat temu. No. Także proszę Państwa, Warszawa, no, żebracznica wielka. Jesteśmy na Mazowszu pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Tu chodzi o papieża. Tu chodzi im o zarobienie paru groszy, paru pieniędzy. W nic nie wierzą, bo wiara upadła. Babilon Wielki, nie rządzi nica. Tam proszę nie sugerować się tym, co Radio Maryja mówi o jakiejś takiej miejscowości, prawda? Jak ona się nazywa, ta miejscowość, nierządnica. Oni mataczą, oni kręcą, oni kombinują. Chcą odwrócić uwagę, tak samo jak i mówią o gender, tematyce in vitro. Chcą odwrócić uwagę od pedofilii w kościele. A przecież tutaj nie ma prawosławnych pedofilii w cerkwi, bo i cerkwi nie ma, to i pedofilii w cerkwi prawosławnej nie ma. Ludzi prawosławnych nie ma. Baciuszek nie ma, mormonów nie ma, mormoni uciekli do Ameryki, uciekli stąd do Angloameryki, Białystok. Świadkowie Jehowy po prostu się przeprowadzili do Angloameryki, Białystok, stąd z Warszawy, z katolickiej Polski, bo byli zabrani. Przecież Biblia mówi, że dwie będą łeć na polu, jedna będzie pozostawiona, ta zła na zniszczenie Armagedon, śmierć, a druga będzie zabrana. Proszę Państwa, do Angloameryki, Białystok na ocalenie, niczym do statku kosmicznego, niczym do Arki Noego, do miasta ucieczki, ocalenia Angloameryki, Białystok numer 5-10. A wiecie Państwo, że było 49 miast ucieczki.